Dzień dobry, witam wszystkich w drugą niedzielę adwentową i dzielę się fragmentem biblijnym z objawienia Jana z trzeciego rozdziału, który jest jednocześnie dzisiejszym niedzielnym tekstem kazalnym. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Moi drodzy, to jest fragment jednego z siedmiu listów, które mamy w Dziejach Apostolskich, do siedmiu zborów. On jest akurat taki bardzo optymistyczny, bardzo pocieszający, ponieważ mieszkańcy Filadelfii, Filadelfia to inaczej bratnia miłość, tak się nazywała ta miejscowość, ten zbór także, ta parafia. Do nich Pan Bóg mówi bardzo ciekawe słowa. Mam, mówi ten, który ma klucz Dawida. Ja też mam tutaj taki klucz, pokazuję, mam nadzieję, że go dobrze widać. To jest klucz do kościoła w Ozimku. Są bardziej imponujące klucze do różnych kościołów w rzeczywistości eklezjalnej właśnie, polskiego ewangelicyzmu. Ja mam akurat taki. No, a tutaj mowa jest o tym, który ma klucz Dawida. Co to jest ten klucz Dawida? Klucz Dawida to Bóg, który jest Bogiem Dawida, jest Bogiem praojców. Klucz Dawida to ten Bóg, który ma swój wybrany lud, lud Dawidowy, lud królewski, Izraela. Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Czyli to, co powie Bóg, co Pan Bóg zrobi tym kluczem, ma charakter kategoryczny, ma charakter ostateczny. Jeśli Pan Bóg zamknie, to jest zamknięte. Jeśli otworzy, to jest otwarte. Nikt nie może tego zmienić, nikt inny tego klucza nie posiada. I ten oto Bóg, który ma taką moc, który jest właśnie taki jednoznaczny, silny i kategoryczny zarazem, wypowiada pod adresem Filadelfijczyków, czyli tego filadelfijskiego zboru, następujące słowa. Choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Moi drodzy, nam się też może często zdawać, że mamy niewielką moc, że bywamy dość słabi, że bywamy nieskuteczni, że nie wszystko nam się w życiu udaje, że nie wszystkie nasze starania i działania są zwieńczone sukcesem czy zakończone powodzeniem, osiągnięciem tego powodzenia. Ale czy to jest ważne i czy to jest istotne w kontekście tego słowa? Chyba nie, bo ważne jest to, że zachowujemy Boże Słowo, że choć niewielką mamy moc sprawczą, to naszym kompasem, drogowskazem w życiu jest Boże Słowo, jest Biblia, są przykazania, jest Ewangelia przede wszystkim, Ewangelia miłości. Jest to, że temu Bożemu Słowu uwierzyliśmy, na nie jesteśmy zorientowani i według niego postępujemy. Oczywiście w sposób niedokładny, mało precyzyjny, często zawodzimy w tym obszarze. Nie ma chrześcijanina, który byłby perfekcyjny w wykonywaniu czy realizowaniu przykazań, bo wtedy nie będzie chrześcijaninem, bo przecież każdy chrześcijanin jednocześnie musi być grzesznikiem i musi znać swój grzech po to, żeby tym bardziej doświadczyć potęgi Bożej łaski. I na tym polega zachowanie słowa. Słowa, które mówi o łasce. Choć niewielką masz moc, zachowałeś słowo, zachowałeś przykazania. Dlatego w czasie Adwentu w szczególny sposób intensywnie czytamy Boże Słowo, przeżywamy je po to, żeby było w naszym życiu obecne i po to, żebyśmy byli tymi, wobec których Pan Bóg ma klucz, by wpuścić nas do Bożego Królestwa. Właśnie ten klucz Dawida. Na pewno dużo lepszy i ciekawszy niż ten mój z kościoła w Ozimku. Nie chcę nawet porównywać tutaj, ale wierzę i jestem przekonany i tej wiary i przekonania wam z całego serca także życzę, że Pan Bóg ma klucze, dzięki którym wpuszcza nas do swojego królestwa, bo zachowujemy wiarę i zachowujemy słowo, a wiemy, że jego słowo ma moc. Tej mocy na dzisiejszy dzień i nie tylko. Gorąco i serdecznie wam i sobie życzę. Błogosławionego dnia. Amen.